maleczkę wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić w kolejnym w sumie filmie o tym modelu moje Audi A8, które już mam drugi rok. Jest to model z 97 roku z silnikiem 4.2 z napędem quattro. Ma 299 koni, nie jest zagazowane. Karoseria jest praktycznie cała, znaczy w sumie karoseria jest cała z aluminium. Zawieszenie tak samo jest z aluminium. Tam poszczególne elementy zawieszenia są po prostu stalowe, więc one ewentualnie mogą rdzewieć. Jedyny problem aluminium po latach, no to jest niestety utlenianie się. Gdzieś Wam tutaj zaraz pokażę. O, tutaj. Wygląda to tak. Takie purchelki, wygląda to jak rdza. I standardowy problem tego modelu, schodzący klar z lakieru. Jest to już mój trzeci egzemplarz. Pierwszy miałem też 4.2 w kolorze czerwonym. Drugi był dokładnie taki sam kolor jak ten, tylko z silnikiem 2.8, tym słabszym, 160 tam parę koni. I to jest mój trzeci egzemplarz z silnikiem 4.2 z napędem quattro. Jakie takie podstawowe bolączki ma ten model? Wiadomo, już ma swoje lata, 25 rok, a pierwsza produkcja był to 95. Wychodziły one wtedy już z czterobiegową skrzynią automatyczną, ta już ma 5 biegów. Co prawda nie jest do końca sprawna ta skrzynia biegów, ale już kupiłem w takim stanie. Koszt tego samochodu 2 lata temu to było, z tego co kojarzę, około 8000 zł, z tym, że już była uszkodzona skrzynia. Drugi rok już jeżdżę z tą skrzynią. No jest to troszeczkę problematyczne, bo konwerter na pewno jest już do regeneracji, bo poszarpują biegi. I taki największy problem, no to jest bardzo słaby bieg wsteczny. A z takich typowych bolączek, no to są rozklejające się szyby podwójne. W tym modelu akurat mamy podwójnie klejoną szybę. Muszę włączyć zapłon. W niektórych modelach nie wiem, czy to była tylko kwestia doposażenia, czy po prostu biedna i trochę bogatsza wersja. W tej wcześniejszej z silnikiem 2.8 miałem pojedyncze szyby. Tu jak widać są dwie szyby sklejone do siebie. Z takich jeszcze typowych bolączek tego modelu to jest pompa paliwa, która no niestety ulega awarii. Przypuszczam, że przez to, że dużo ludzi jeździ z niskim poziomem paliwa i się przyciera, lub ewentualnie uszczelki w koszu paliwa w baku ulegają no, po prostu zużyciu i przepuszczają paliwo. I jest taki oto efekt, że ciągnie, dajmy na to, do połowy baku paliwo i później samochód gaśnie, lub do 1/4. W tym drugim egzemplarzu, który miałem, no to niestety miał tą wadę. Ciągnęło do połowy baku. Oczywiście sprzedający mnie właściciel nie powiadomił mnie o tym. Był tam założony gaz, który zdemontowałem. I okazało się, że właśnie ucieszyłem się. Pierwsze to się ucieszyłem, że jest bardzo dużo paliwa w tym samochodzie. I nawet nie podejrzewałem, że czemu jest tyle paliwa. No jak się później okazało, dojeździłem do połowy baku i samochód mi zgasł. I później były problemy. No ale teraz mówimy w sumie o tym egzemplarzu. I tak jak mówiłem, kupiłem go 2 lata temu od starszego pana. On ten samochód posiadał jakieś 8-9 lat i zrobił przez ten okres jakieś mniej więcej 30 000 km.
No nie było to jego daily, w sumie to auto więcej stało. Ale i tak mi się wydaje, że dobrze trafiłem z tym samochodem, bo praktycznie tutaj były do zrobienia hamulce z tyłu. Teraz po 2 latach, oczywiście no nie jeżdżę tym samochodem na co dzień, więc przypuszczam, że jakbym jeździł na co dzień, to bym dużo więcej musiał włożyć pieniążków, pieniędzy w ten samochód. Teraz no to będę musiał zrobić hamulce z przodu, bo już strasznie biją tarcze, bo no po prostu sam je załatwiłem na myjce. Drugi problem w tym samochodzie to były niedziałające spryskiwacze reflektorów. Też to udało mi się zrobić. Okazało się, że po prostu była spalona pompka, a spryskiwacze same w sobie działają, bo pompka je po prostu ciśnieniem podnosi, więc one nie są jakieś tam elektryczne. Drugim problemem, jaki miałem w tym samochodzie, to centralny zamek, czyli to też jest taki typowy problem tego modelu, że po prostu pompka od centralnego zamka, tam jest taka membranka i ona przepuszcza powietrze, to jest układ powietrzny i po prostu no, nie zamykała samochodu, ta pompka cały czas pracowała, bo cały czas po prostu chciała dobijać to powietrze, żeby zamknąć, zaryglować drzwi i w końcu się spaliła. Z takich jeszcze problemów, które mnie napotkały w tym samochodzie, to była nieszczelna chłodnica. Tutaj sprzedający mnie poinformował, że była nieszczelność i zakleił to klejem dwuskładnikowym, chyba typu poksylina. I przejeździł tak jakiś czas i mówi, że no na razie było wszystko w porządku, ale dostałem zapasową drugą chłodnicę. No i niestety się przydała. Musiałem ją wymienić, bo z początku delikatnie gdzieś tam kapał ten płyn chłodniczy, aż w końcu no, pogorszyło się tak, że bardzo dużo tego płynu schodziło i musiałem często dolewać. Z tym, że no, po prostu miałem tą chłodnicę w garażu, więc to nie był też jakiś problem. A są dosyć drogie te chłodnice, jak do takiego starego samochodu. No zresztą w sumie wszystko do tego samochodu jest stosunkowo drogie. Patrząc oczywiście, że jest to no, już bardzo wiekowy samochód. No ale niestety jest, ale jest to klasa premium, więc no, w dalszym ciągu są drogie części do tego samochodu. Kupiłem ten samochód na alufelgach, takich 17-kach, ale one były bardzo zniszczone i założyłem także 17-ki z modelu Audi A6C6. Wcześniej jeszcze miałem repliki RS6 chyba. Takie no dosyć były ładne, tylko że 19-calowe i przy tym obniżonym zawieszeniu no po prostu bardzo źle się jeździło na tych niskoprofilowych oponach, więc przeszedłem z powrotem na rozmiar 17. Mamy tutaj założone żółte bilsztajny z przodu i z tyłu. Jest to, no jak dla mnie, jest to bardzo problematyczne, więc będę w przyszłości myślał o zmianie zawieszenia na S8, bo no niestety nawet tutaj wyjeżdżając z garażu, gdzie mam taki minimalny próg, potrafię przyhaczyć spodem zderzaka, zresztą już jest cały wyobdzierany. Z takich jeszcze typowych problemów tego modelu, dokładnie chodzi mi o karoserię, jest przedni zderzak, który kosztuje krocie, mówimy oczywiście o wersji przedliftowej. Koszt takiego zderzaka no to waha się w granicach 1500 w górę za używkę, bo no wiadomo, że oryginalnego nie jesteśmy w stanie już teraz kupić. I kierunkowskazy, nie wiem dlaczego, są bardzo drogie. Były takie przypadki, że wypadały, na mi raz wypadł kierunkowskaz, no ale wtedy, a nie w tej akurat, tylko w tej pierwszej A8-ce, ale no wtedy to były groszowe sprawy za taki kierunek, a teraz jak ostatnio przeglądałem, bo mam delikatnie pęknięty, no to nawet i 600 wołają za takie kierunkowskazy używane, więc no delikatna przesada. Tutaj mam no niestety założony
nieoryginalny zderzak, który jest bardzo słabo spasowany. Został pomalowany przeze mnie sprayami. Docelowo myślę, że jakby się kiedyś trafił taki zderzak oryginalny, no to na pewno go zakupię, bo jest bardzo słaby ten, co jest tutaj. Jest to wersja praktycznie cała w oryginale. Nawet mam dwa katalizatory pełne oryginalne. I jedynie co mi się wydaje, że były dokładane tylne boczki z roletami, bo z tyłu na szybie nie ma założonej, a z tego co się orientuję, no to wychodził komplet, czyli dwie boczne tutaj na szybkę. Oj, nie chce się mi założyć, bo wychodziły dwie boczne, no i automatycznie też wychodziła na tylną szybę. Tutaj mamy tylko w bocznych drzwiach. Jest to dosyć uboga wersja wyposażenia, bo mamy jedynie co? Podwójne szyby. Są, bo są, ale te roletki w bocznych drzwiach. Skórzana tapicerka, fotele. Są to najzwyklejsze, chyba takie podstawowe, ale są dosyć wygodne. Nie mamy grzanej kanapy, ale siedzi się tutaj naprawdę zacnie. W dalsze trasy no to jest bardzo, bardzo sympatyczne auto. Podsufitka się nie odkleja. No co prawda jest delikatnie brudna i w tym miejscu jedynie ktoś ją tutaj szpilkami podratował, bo podwijała się, ale no i tak jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, patrząc, że też w większości tych ósemek schodzi ta podsufitka. Środek na pewno jest do przeprania, niekoniecznie podsufitka, bo ona może już po prostu później odpaść. Ogólnie samochód jest do takiego porządnego czyszczenia, bo nie mam się kiedy tym zająć, więc też nie zwracajcie uwagi, że jest delikatnie brudno w tym aucie, ale na pewno to ogarnę. Przechodząc jeszcze do takich rzeczy z tyłu, no to mamy dość spory podłokietnik wychodzący z tylnej kanapy. Kanapa z tyłu niestety nie jest dzielona, co też na pewno jest problematyczne, jeżeli chcemy przewozić jakieś dłuższe rzeczy. No ale w sumie kto w limuzynie wozi jakieś długie rzeczy, no ewentualnie narty, ale tu z tego co kojarzę chyba nie ma na narty, bo powinny być taki rzep. Mamy dość, tak jak mówiłem, fajny podłokietnik z miejscami na dwa kubki. Nie wiem, czy to jest tylko takie designerskie, ale raczej tutaj się nic chyba nie dzieje. I tutaj w podłokietniku jest apteczka. No nie jest to akurat oryginalna apteczka, bo z tego co wnioskuję, jak miałem w tamtych wcześniejszych A8-kach, to była w takiej czerwonej szmacie. Więc raczej nie jest to oryginał, ale ważne, że jest. Tutaj z tyłu mamy jeszcze haczyki z jednej, jak i z drugiej strony możemy sobie coś powiesić. Jeszcze fajny bajer, no to są w słupkach bocznych kratki z nawiewu. Możemy sobie włączyć klimatyzację i ustawić sobie nadmuch, jak nam się podoba. Niestety tylko góra-dół, ale tutaj w tunelu środkowym możemy sobie już ustawiać na boki. Przechodząc do środka, no to tutaj w sumie też nie ma jakichś takich fajnych rzeczy, jak w tej pierwszej czerwonej A8, te co miałem. Typu nie ma szyber dachu z baterią słoneczną, nie ma elektrycznej kierownicy, jest tylko i wyłącznie tempomat, nie ma pełnej elektryki, nie ma pamięci do foteli. Tutaj mamy jedynie elektryczne oparcie, które jak najbardziej działa. Fotele w sumie jak na ten wiek są w bardzo ładnym stanie, nie są nigdzie poprzecierane. Wiadomo, że skóra do odświeżenia, bo ma typowe takie pęknięcia, załamania, no ale jest to jak na te lata, no to jest naprawdę w fajnym stanie. Przechodząc dalej, mamy skórzaną kierownicę z wersji S8. Mamy podgrzewane fotele, co we wcześniejszej nie było. Mamy halogeny z przodu, halogeny przeciwmgielny z tyłu,
podgrzewanie tylnej szyby i w tym jest chyba też lusterek. Mamy światła awaryjne i ktoś sobie już tutaj chyba zaczął doposażać ten samochód w tylną roletę. Jest to przycisk od tylnej rolety na tylną szybę, lecz niestety jak sprawdzałem, no to jest tylko i wyłącznie sam przełącznik. Tutaj są jakieś kontrolki, ktoś sobie tutaj ponawiercał i pozakładał. Będę pewnie myślał kupić takie pełne bez dziur, no bo po co tyle tu kurde, raz, dwa, trzy kontrolki. Mamy radio, jest to radio nieoryginalne, jest to radio z Audi A4, bo wcześniejszy właściciel po prostu założył sobie takie najzwyklejsze na płyty. Niestety chciałem mieć to w oryginale, więc a była okazja dostać bardzo podobne radio w sumie za darmo, czyli wymiana tamtego radia na to radio, więc wziąłem to radio, ale no nie jest to oryginał, więc będę pewnie szukał oryginalnego radia. Mamy tutaj klimatronik dwustrefowy. Chyba w tych latach, no na pewno w sumie w tych modelach nie wychodził czterostrefowy, tylko i wyłącznie dwóch, chyba że jakieś były wersje limuzyny, no to może wtedy, znaczy takie rządowe wersje, no to może wtedy, ale no nie zagłębiałem się w to. Mamy, tak jak wspominałem, pięciobiegową skrzynię biegów wersji Tiptronic. Jest to 5HP24 z tego co kojarzę. I tu jest skrzynia o oznaczeniu DTD. Mamy taki schoweczek z dwoma miejscami na napoje. Jest to wyciągane. Nie w każdych wersjach to występuje. Nie wiem, czy to jest oryginał. Nie, oryginał. Nawet nie sprawdzałem. Ale wiem, że na Allegro też można kupić takie chyba. Ktoś to robi. Często też w tych modelach spotkałem się z tym, że ten schoweczek jest połamany i tutaj można go wciskać i on wpada. Też z bardzo ciekawych rzeczy, no to jest ciekawych, no w sumie na ten model to jest ciekawa rzecz, bo jest to podłokietnik z wersji przedliftowej, czyli oryginalny, który jest bardzo delikatny, nie wolno się na nim opierać, podnosić łokciami, no bo może się złamać tutaj taki aluminiowy czpień i po prostu urywa się ten podłokietnik, a są stosunkowo drogie. W tamtej wersji, której miałem wcześniej, miałem tylko i wyłącznie jeden podłokietnik, bo ten był złamany, więc dokupiłem z wersji poliftowej, który jest chyba, no wydaje mi się, nie do złamania, bo jest już tak porządnie zrobiony. Jest dużo szersze, są te ramiona. Tutaj pod podłokietnikiem mamy telefon Audi, który akurat tutaj nie działa. Jest tu jakaś karta, ale to już ktoś sobie tutaj wsadził, pewnie sprawdzał i zostawił. Ten telefon w sumie gdzieś tam przewody idą koło skrzynki bezpieczników, ale tam już później się kończą i nie są nigdzie podłączone. Ale zbędna rzecz. Jest, bo jest. Z takiej jeszcze wersji wyposażenia mamy fotochromatyczne lusterko wsteczne. Boczne już nie są. Nagłośnienie to są jakieś podstawowe głośniki z Nokii 3310. No one bardzo słabo grają, na pewno BMW 46, które mam jako drugie auto, no tam po prostu jest też podstawowe zawieszenie, nagłośnienie, też jakieś tam gówniane tekturowe głośniczki, ale tam naprawdę fajnie to gra w porównaniu do samochodu klasy premium. W sumie no, nawet w takim podstawowym wyposażeniu jak jest tutaj, no to powinni troszeczkę zrobić lepsze te głośniki. Tutaj nawet nie ma wzmacniacza w bagażniku, w tej pierwszej full opcji, no chyba nie, tutaj nie występowały full opcje, ale dość bogato wyposażonej wersji, no to tam miałem wszystko, zmieniarki tam schowane w boczku, miałem wzmacniacz do radia, do telefonu, no tam ogólnie była dość fajna ta wersja. Tutaj porównując ją do tej pierwszej mojej A8-ki, no to jest taki golasek. Ale jak to się mówi, nie ma co się zepsuć.
Teraz przechodząc do silnika, ukazuje nam się piękny silniczek widlasty V8 o pojemności 4,2 litra pojemności o oznaczeniu ABZ. Ma 299 koni, każdy mówi w sumie 300 zaokrąglając. Tutaj przy silniku nie robiłem nic, jedynie wymieniałem, wiadomo, standardowo oleje, filtry, płyn chłodniczy i z takich rzeczy to tyle. No i wiadomo, chłodnice, co już wcześniej wspomniałem. Tutaj za wiele w sumie się nic nie dzieje, jakieś tam drobne wycieki, ale spod głowic nie leci olej. Niestety te V8 4.2 słyną z wycieków. Tutaj jest, no, zostawia coś, taką kropeczkę malutką, ale to nawet nie warto tego ruszać, bo jak gówna się nie rusza, bo śmierdzi. Jak już zacznie dość mocniej lać, no to wtedy trzeba będzie się zainteresować, więc to jest taka loteria. Raz zostawia plamkę, jak się gdzieś tam olej nagromadzi, raz nie zostawia, więc lepiej tego nie ruszać, póki jest jeszcze w takim stanie, jakim jest. Mamy tutaj też światełka ksenonowe ze spryskiwaczami. Też jest dziwna sytuacja, bo jest w środku przełącznik do regulacji, który działa, podnosi i opuszcza te ksenony. Więc wydaje mi się, że chyba w światłach ksenonowych nie powinno być regulacji. Przynajmniej we wcześniejszych samochodach nie miałem takiej regulacji. Ale jest i działa. Nie mam pojęcia, dlaczego to tak jest zrobione. Przechodząc jeszcze do bagażnika, takie jeszcze typowe usterki, o których zapomniałem, jest ta wkładka razem z otwieraniem bagażnika. I te wkładki się psują, nie wiem, zapychają, zacierają. Tutaj nie działa, więc nie da się z kluczyka otworzyć, zamknąć, więc w przypadku rozładowania się baterii, gdy auto jest zamknięte, jedyna opcja dostania się do akumulatora to jest podłączenie od bezpieczników prądu i wtedy otworzenie samochodu. Więc staram się go w ogóle nie zamykać w garażu i odpinać akumulator w razie czego. Akumulator znajduje się tutaj. Taki dość sporawy, no ale w sumie jak na taki silnik, no to musi być duży. A po drugiej stronie mamy, to jest jedynie chyba jakiś wzmacniacz od telefonu. I tutaj nie ma nic więcej. Pompka od centralnego jest w tym miejscu, więc trzeba też tutaj dużo wyrozbierać rzeczy, żeby do niej się dostać. Pod pokrywą w bagażniku mamy koło zapasowe pełnowymiarowe. Jest to akurat 16. Ja mam założone 17, więc przy quattro, no to nie wiem, czy byłoby tak dobrze zakładać taką zapasówkę. Mamy oryginalny podnośnik, klucz do kół, który jest bardzo fajny. Mam 3 sztuki takiego klucza. Tutaj jeszcze powinien być hak, który jest, ale mam go w innym miejscu. I w sumie tutaj byłoby na tyle. Audi się prezentuje tak. Ma tam bardzo dużo takich mankamentów wizualnych, typu, tak jak wspomniałem, schodzący bezbarwny. Widać to w szczególności na dachu. Nie wiem, czy to widać, bo akurat mnie słońce razi. Tutaj co chwila się powiększa ta łatka. Tutaj na słupku schodzi. Błotniki są w porządku. I maska. Tutaj sobie zaprawiłem bezbarwnym w sprayu, żeby to troszeczkę tak dłużej przetrzymało, ale na pewno będzie to do malowania. Tu jest też taka dość głęboka rysa, która już była, jak kupiłem ten samochód. W tym miejscu tak samo schodzi bezbarwny. I z takich jeszcze mankamentów, no to są
przygięte drzwi i szpachlowane drzwi. Zostałem o tym poinformowany oczywiście przy zakupie samochodu, że klient tutaj sobie sam to szpachlował, bo była wgniotka tutaj, więc o tym wiedziałem, że to prędzej czy później zacznie wychodzić. Zresztą było to już widać, że to było robione, oglądając ten samochód pierwszy raz. Ale akurat koszt takiego poszycia no to jest niewielki, bo w granicach 200 zł. Tutaj jeszcze z takich rzeczy, które mnie denerwują, to ktoś sobie wyciął dziurkę, żeby zamontować sobie antenę od CB radia. Ale największym problemem tego samochodu jest niestety spalanie. Po mieście to jest w granicach 16 do 20 litrów. W lecie możemy zejść troszeczkę niżej. Więc przy cenach paliwa, no to jazda tym samochodem jest bardzo nieopłacalna. W trasie potrafi naprawdę dobrze zejść, bo mi najmniej udało się zrobić ponad 8 z groszem, już nie pamiętam dokładnie, ale ponad 8 litrów w trasie, tylko że to była taka bardzo spokojna trasa po równym terenie. Jeszcze przechodząc do wnętrza, to odpalimy go. Nie wiem, czy na filmiku będzie to tak słychać, ale chciałbym nagrać, jak bardzo przyjemny jest dźwięk tego silnika, wydechów. Podobają takie filmiki i chciałbyś mnie wesprzeć, to zachęcam Cię do dania oczywiście łapki w górę, subskrypcji oraz komentarzy, nawet te negatywne. Dzięki za oglądanie.